Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z przeglądem oferty Parkside w Lidlu. Tym razem oferta ważna od soboty 16 listopada. No i co my tutaj mamy ciekawego? Na sam początek bardzo fajna oferta na akumulator litowo-jonowy 4A 99 zł, a więc 30 zł taniej. Oczywiście jest on dostępny z aplikacją Lidl Plus. Trzeba aktywować kupon, zeskanować aplikację od soboty 16 do piątku 22 listopada. Dosyć atrakcyjna cena 99 zł za czwórkę, chyba tylko w zestawach z wkrętarką albo kluczem udarowym bywa taniej w przeliczniku. Naprawdę dobra dobra oferta. No, ten akumulator jest sprawdzony, nie ma bluetootha co prawda, ale radzi sobie wyśmienicie większości zastosowań. Jego ja używam, mam bodajże 4 albo 5 sztuk. Sprawuje się świetnie, także w tej cenie nic tylko. Brać. Poniżej mamy akumulatorową młotowiertarkę 20V, niestety tutaj nie ma ani ładowarki, ani akumulatora, to już musimy sobie dokupić osobno, ale mama, mamy za to w zestawie 3 wiertła SDS Plus i 3 wiertła HSS. Dodatkowo producent dorzuca nam jeszcze 8 bitów, przedłużenie bitu, szybko wymienny uchwyt wiertarski oraz smar. Więc całkiem sporo tych akcesorii. 149 zł to jest ta cena. O technikalia, no to liczba uderzeń to 1 liczba, jeśli chodzi o energię uderzeń, oczywiście to jeden Joule, czyli nie za dużo. Liczba uderzeń od 0 do 5000, obroty na biegu jałowym od 0 do 900 i maksymalne średnicy wiercenia 16 mm w drewnie, 10 w murze, 8 w metalu po prawej stronie akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. Jest to ta fajna, mała wiertarko-wkrętareczka 45 Nm albo jak to woli z maksymalnym momentem obrotowym 45 Nm. Fajna cena 79.99 do większości takich w zupełności wystarczy możemy tutaj mocować uchwyt wiertarski od 1,5 do 13 mm wiercić w drewnie 30 w stali 13 maksymalne obroty na pierwszym biegu od 0 do 430 na drugim od 0 do 1500 mamy tutaj 25 poziomów momentu obrotowego i jeden poziom na wiercenie dodatkowo w stopce jest taki Prosty, mały, LEDowy, prosta taka mała LEDowa dioda, która oświetla obszar roboczy. W tej cenie spoko. No i do takiej wiertarki wkrętarki możemy sobie dorzucić jeszcze zestaw wierteł lub rozwiertaków. Hmm. Do wyboru mamy zestawy rozwiertaków stożkowych, rozwiertaków do otworów krzyżowych, wierteł stożkowych lub wierteł spiralnych. Dość niestandardowe wiertła. Każdy zestaw kosztuje 49,99 Na kolejnej stronie akumulatorowa wyżynarka. Też z tych zielonych, prostych modeli, 99 zł. Tutaj mamy długość skoku 18 mm. Liczbę skoków od 0 do 2300. Maksymalną głębokość cięcia 65 mm w drewnie, 5 w metalu. Oświetlenie robocze LED, kąt cięcia prawy 22,5, 45, lewy 15, 30 i 45. I tak jak zawsze mówię, do prostych, niewymagających prac w zupełności to wystarczy. W zestawie dostajemy jeszcze przeszczot do drewna, ogranicznik równoległy, element redukcyjny i klucz imbusowy. Poniżej dość dużo akcesorii i narzędzi szlifierskich. Mamy tutaj akumulatorową szlifierkę wielofunkcyjną lub mimośrodową. Za 99 zł, a więc 23% taniej. Ta pierwsza to jest typowe żelazko, tak zwane. O powierzchni szlifowania 102 na 148 mm. Obroty na biegu jałowym 1200. W zestawie mamy tutaj złączkę do zewnętrznego układu zasysania i cztery tarcze. Ścierne. Mi podoba się w tym modelu właśnie sposób mocowania akumulatora. Tak pionowo, fajnie to wszystko leży w dłoni. Tak samo właśnie w tej, w tej drugiej, mimo środowej ślifierce, która obsługuje tarcze o średnicy 125 mm, czyli te najbardziej popularne. Średnica okręgu drgań 1,6 mm i prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 obrotów, no tutaj nie możemy sterować liczbą obrotów niestety w tym górnym modelu 1200, więc to jest no ró znaczna, znaczna różnica dziesięciokrotnie wręcz po prawej stronie coś co akurat bardzo lubię, czyli akumulatorowa szlifierka kątowa za 119 zł. i o ile większość osób leca bardziej tą wersję Parkside, czyli tą czarną to ja z powodzeniem używam tej zielonej do prostych prac mi akurat starcza, tylko trzeba pamiętać, żeby zastosować odpowiedni akumulator. Minimum czwórkę. Z ósemką jest super, więc ja tutaj polecam no, dać ósemkę i będzie elegancko. Prędkości znamionowe 2500 do 11,5. Gwint M14, średnica tarczy 125, czyli taki standard, tak jak to w większości takich szlifierek wygląda. Cena bardzo fajna. W tej cenie jest też wersja. Na kabel, ja osobiście akumulatorowej, no to w tej kablowej już praktycznie w ogóle nie używam. Dużo lepsza wygoda pracy. Nie trzeba plątać się z tymi przedłużaczami. Mamy tutaj też jeszcze w zestawie tarczy do metalu, klucz montażowy i walizkę. Powiem Wam, że obrodziło strasznie w te szlifierki, bo jeszcze mamy szlifierkę mimo środową. To akurat mam, mega polecam, 99 zł, a więc te trzy wszystkie szlifierki są w tej samej. Cenie. Nie lada gradka, nie lada wybór, żeby dobrać coś dla siebie. Tutaj mamy tarczę ścierną 125. Liczbę drgań, którą możemy sterować przełącznikiem 6000 do 24000. Obrot jałowym 3000 do 2 i obwód rezonansowy 3,2 mm. Papier ścierny jest mocowany na rzep. W zestawie dostajemy cztery tarcze ścierne. Element pomocniczy, który służy do. Zakładania tarczy, złączka do zewnętrznego układu zasysania, pojemnik na pył, uchwyt i z minusów, które zauważyłem po dłuższym użytkowaniu tej szlifierki, no to u mnie ten uchwyt na pył, ten pojemnik dość szybko odpada. Ale cena jest naprawdę atrakcyjna. Używam już go dość długo i jeszcze nic złego się z tym nie stało. Kolejna strona i kolejne fajne przedmioty akumulatorowy pistolet do farb. 20 V za 129 zł, trzy regulowane strumienie natrysku. No jeśli chodzi o pojemność zbiornika 1200 ml, czyli 1.2 litra. Wydajność nakładania farby 2 m sześcienny na minutę yy, i maksymalny przepływ wody 700 ml na minutę. Nie używałem tego pistoletu do farb, więc ciężko jest mi coś powiedzieć. A tutaj już prawdziwa ekscytacja. No jestem podekscytowany, bo pojawił się znowu w sprzedaży ten zestaw, akumulatorowa sprężarka i pompka 20V. Ale testowałem go. Jestem mega zachwycony, używam i na pewno jeszcze nieraz na wakacjach się sprawdzi. Jest tutaj tak naprawdę wszystko to, co potrzebne i do auta, i na wakacje. Ja to zawsze wrzucam do auta, jak jadę na wakacje i się nie martwię, bo mamy tutaj. Mm, Złączkę do wentyli uniwersalną, igłę do piłek, wąż dmuchawy oraz wysokociśnieniowy. Możemy tym napompować koło w rowerze, koło w samochodzie, materac, wyciągnąć powietrze z materaca, piłki plażowe, pontony i wszystko to, co przydaje się na plaży. Dodatkowo jeszcze jest tutaj fajna opcja na te wszystkie złączki: latarka LEDowa. Minie raz przydała się w nocy podczas pompowania opony. No i cena też robi robotę, bo 129 zł. Często pytacie, Niami, no tutaj producent podaje maksymalne ciśnienie robocze 10,3 bara i przepływ powietrza pompki 380 litrów na minutę. Nie testowałem tego, wydaje mi się, że ten przepływ powietrza może być jak najbardziej realny, bo ma teraz pompuje naprawdę bardzo szybko. Po prawej stronie kolejny świetny produkt. Produkt, który mam, testuję z powodzeniem już bardzo, bardzo długo, czyli akumulatorowa lampka ręczna i ona występuje w dwóch wzorach i oba te wzory mam, posiadam, nawet też testowaliśmy sobie, porównywaliśmy. 9,99, ja kupowałem, teraz niech sobie przypomnę, za około 25 zł, może 3. głównie dlatego, że miałem wolną y, baterię 2Ah i ta y, latarka, Super się sprawdziła, właśnie pod dwójkę. Możemy regulować kąty świecenia, możemy obracać, używać haku do zawieszania. Każda z tych lampek ma nieco inne kąty, obroty, moce świecenia. Ta jest bardziej taka na szeroko, ta bardziej na wprost świeci, inny trochę strumień światła, ale to na pewno zobaczycie sobie na, na filmie. Mocy diody są identyczne 3W, strumień świetlny 280 lumenów, temperatura barwowa zimna 6500 Kelvinów. Przykładowe czasy świecenia macie tutaj podane na baterii 2Ah 8 godzin i jest to w zupełności wystarczający czas. Ja tutaj nie polecam akurat używać ósemki, bo rzadko kiedy 32 godziny są nam potrzebne do takiej ciągłej pracy. A raczej nam ręce wysiadą od dźwigania tego całego zestawu. A jeśli chcielibyśmy coś mocniejszego, no to pojawiła się taka lampa z stojakiem za 79,99. Ja jeszcze nie widzę lamp w ofercie Lidla. Ta ma dwa poziomy jasności: 2200 i 1000 lumenów. No i na standardowej czwórce, na czwórce. No, tutaj akurat nie zostało to chyba ponapisane. Po Mamy 44 albo 100 minut, ale nie wiemy na jakim akumulatorze. Podejrzewam, że na czwórce. E, temperatura barwowa około 5600 Kelvinów. No i powiem wam, fajnie to wygląda. E, mi najbardziej przypadł do gustu ten największy model z Performensa, który też był u mnie na kanale. No, tam to już jest mega moc. E, czyżby to było wszystko? No, tak. Tak, no niestety to wszystko na tą sobotę 11. Całkiem spoko, dużo fajnych rzeczy. Jeśli bym miał coś polecać, to na pewno ten reflektor, na pewno ta sprężarka. Tutaj zdecydowanie szlifierka kątowa, któraś z tych szlifierek mimośrodowych. No i akumulator litowo-jonowy, to jest taki must have w tej cenie. Naprawdę Naprawdę super. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach co najbardziej Wam się spodobało. Czy macie coś z tej właśnie oferty. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z użytkowania. Chętnie przeczytam komentarze. Mogę Was tylko prosić o lajka, o łapkę w górę, zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym przeglądzie oferty z Parkside'a. Trzymajcie się, cześć.